szyb SW-1 kopalni Polkowice-Sieroszowice ma nową maszynę wyciągową. Skomplikowaną operację wymiany przeprowadzono w długi majowy weekend. Ta maszyna, która tutaj pracowała od 1984 roku, została już wyeksploatowana technicznie. Z uwagi na rozwiązania techniczne, które się teraz pojawiają na rynku, zdecydowaliśmy o wymianie tej maszyny, żeby zapewnić dalszą niezawodność tego urządzenia na, no, miejmy nadzieję, bardzo długi jeszcze okres pracy tego szybu. Elektryczne sterowanie maszyną zmodernizowano w 2010 roku. Teraz wymiana dotyczyła części mechanicznej. Wielkie kilkutonowe części maszyny wciągnięto na szczyt wieży szybu na wysokość 56 metrów za pomocą specjalnego dźwigu. Tam grupy techników po uprzednim wyjęciu starej maszyny zajęły się osadzeniem nowej w łożu. Oprócz głównego silnika wymieniono linopędnie i stojaki hamulcowe. Nowością są łożyska. W starej maszynie były ślizgowe, w nowej są toczne, nie wymagające obsługi. Największej precyzji wymagało założenie wirnika silnika na wał maszyny. Operacja ta wymagała nagrzania najpierw wirnika do temperatury 140 stopni, żeby się on rozszerzył, zwiększył swoją średnicę wewnętrzną i nastąpi nałożenie tegoż wirnika na wał maszyny. Po obniżeniu temperatury będą wkładane jeszcze tak zwane kliny styczne, które zabezpieczą ten wirnik przed obróceniem, ale głównie jest to połączenie skurczowe. By nie zmienić struktury metalu, rozgrzewanie wirnika trwało wiele godzin. Na założenie rozgrzanego elementu na wał załoga miała kilka minut. Gdyby coś poszło nie tak, kilkunastogodzinną operację trzeba by było powtórzyć. Cała wymiana maszyny wyciągowej trwała kilka dni. Wymagała skoordynowania dostaw wielu podzespołów w odpowiednim czasie, gdyż na wieży nie ma możliwości magazynowania części przed modernizacją. Na czas remontu załoga szybu SW-1 zjeżdżała do kopalni szybem Polkowice Zachodnie.